Witajcie, dzisiaj przedstawię Wam metodę chyba najprostszego cieniowania. Cieniować będę serwetkę. Niezbędny jest do tego preparat, który opóźnia wysychanie akryli. Oraz pędzelek z miękkiego włosia, najlepiej skośny. Opóźniacz jest bardzo wydajny, takie opakowanie mam już kilka lat. Odrobina opóźniacza i odrobina farby. W kolorze elementu, który chcemy cieniować. Na połowę pędzelka nakładamy opóźniacz, a na drugą połowę farbę. Kilka ruchów pędzelkiem na kartce spowoduje, że preparat i farba zmieszają się delikatnie. Gdy efekt nas zadowala, zaczynamy obrysowywać wzór. Proste i szybkie. Trzeba uważać z poprawianiem już raz pomalowanego miejsca. Najprawdopodobniej pędzelek ściągnie Wam część pierwszej warstwy. Ale to nie jest problem, ponieważ dzięki preparatowi opóźniającemu schnięcie możecie powtarzać i poprawiać wiele razy. Pędzelek skośny przydaje się dlatego, że pamiętamy zawsze, że na ostrą część nabieramy farbę, a na tępą opóźniacz. Zdecydowany mocny cień daje z dołu gałązek, ale u góry także delikatnie poprawiam brązem. Gdy skończyłam cieniować brązowe gałązki, zabieram się za zielone liście. System pracy ten sam. Tępy koniec opóźniacz, a szpic pędzla to akryl. Jeżeli coś Wam się nie uda, po prostu bierzecie chusteczkę higieniczną i ścieracie. Pokażę Wam na koniec, jak to działa. Czym więcej opóźniacza, tym dłużej możecie wyczyścić całą pracę. Jednak nie można z preparatem przesadzić, bo cieniowanie wyjdzie brzydko. Ale jak przesadzicie i wyjdzie brzydko, to wszystko można zetrzeć. Czyli można malować i poprawiać do skutku. Wycieramy pędzel i zabieramy się za fiolecik. Do fioletu dodałam odrobinę czerwieni i bieli. I na koniec jeszcze można zrobić rameczkę. Patyny nie potrzeba, a efekt jest w miarę zadowalający. Tak wygląda ostateczny efekt. A tu przypominam, jak wyglądała po prostu przyklejona serwetka. A jak nam się nie podoba, to bierzemy chusteczkę higieniczną i wycieramy. Jak widzicie, możemy się cofnąć w czasie gdzieś z 5-10 minut. Może nie jest to zbyt finezyjna metoda, ale szybka i skuteczna. Na wszelki wypadek przypominam, że serwetkę przyklejamy, a następnie malujemy lakierem bezbarwnym. Dopiero po wyschnięciu cieniujemy. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne filmy na inspirello.pl.